przyjmujcie z kundami biegący. Spiduj, przyjmujcie 18. Piątkowy wieczór w studiu koncertowym imienia Tadeusza Nalepy. Dziękuję bardzo za te brawa. One nie mnie się należą, ale zaraz powiem, co miło mi z Państwem się widzieć. Dawno tutaj nie byłem. Ale cieszę się, że mogę zapowiedzieć kolejny koncert, w którym będziemy między innymi wspominać Mirę Kubasińską, bowiem w tym roku przypada 10. rocznica śmierci, a jak sobie zawsze przypominamy, czy to Mira, czy Tadeusz, który jest tutaj patronem naszego studia. To są ludzie, którzy kojarzą się nam z muzyką bardzo dobrze i niech tak będzie. Dziś chciałem Państwu przedstawić zespół, który powstał w Łodzi. To jest młody zespół. Powstał w 2003 roku. Łatwo obliczyć, że 12 lat to jeszcze absolutny junior i zespół się rozwija. To był zespół, który jako ostatni grał i nagrywał z Mirą Kubasińską. Pewnie Państwo znają piosenkę Czy warto było, która znalazła się na płycie zespołu KGB, bo tak się nazywa zespół. KGB to nam się brzydko kojarzy, ale to już jest historia. Natomiast tutaj ten będ jest bardzo ważny. A Krzysztof, lider zespołu, jest Krzysztof Jerzy Kraw, czyli to Jerzy, podkreślam, żeby nie mieli z innym Krzysztofem Krawczykiem, który ostatnio też sobie tam dodał January chyba jako drugie imię. No a znowu jest KJ Krawczyk. Ale nasz Krawczyk zresztą, jak wyjdzie, to Państwo zobaczą, że się różnią zasadniczo i wizualnie, i muzycznie. Natomiast co chciałem powiedzieć, ta nazwa KGB wzięła się od Stanisława Cejrowskiego, który jest ojcem tego podróżnika, którego można w telewizji oglądać, ale jest też jednym z ludzi, którzy zaczynali w tym kraju od tej złotej ery polskiego big beatu. On był wtedy już wśród tych ludzi, którzy budowali ten nasz big beat lat 60. i początku 70. A jak będą wychodzić, to myślę, że brawa będą większe, bo ten zespół jest pierwszy raz w Rzeszowie i powiedzieli, co mieli innego powiedzieć. Ale ważne jest, że Rzeszów mi się podoba i faktycznie tym, którzy tu przyjeżdżają, pierwszy raz podoba się nasz grup. To nie jest tak, że akurat nie coś tam sobie wymyślili. Płyta KGB jest, można ją kupić. I tym, którzy lubią słuchać muzyki Miry Kubasińskiej albo w ogóle muzyki takich klimatów, jak oni grają, to polecam. Miracle nosi tytuł ta płyta. Myśmy kiedyś otrzymali od Krzysztofa egzemplarze, rozdawaliśmy Państwu. A ten tytuł zawsze ze mną też się kojarzy, bo to tyle jakoś tak mi brzmi znajomo. I mimo, że Mira z przodu, bardzo mi się ten tytuł tak jakoś słuchowo podoba. 27 października w Łodzi Krzysztof Jerzy Krawczyk ze swoją grupą zagrali koncert, w którym wokalistką była Grażyna Łobaszewska, a towarzyszył też After Blues, inny zespół, a właściwie duet ze Szczecina, który również nagrywał z Mirą i koncertował z Mirą. Jest to naprawdę piękne widowisko. 7 listopada w Otwocku Old Breakout się pojawił z KGB i dziewczyny, które śpiewały, to jest Kasia Kołodziejczyk, ich wokalistka, której dziś niestety nie będzie, ale będzie inna piękna dziewczyna, śpiewać. Gościnnie w Otwocku wystąpiły Magda Piskorczyk i Karolina Cygonek. Obie te dziewczyny śpiewają piosenki zespołu Breakout, piosenki Miry Kubasińskiej, piękne głosy. Można ich usłyszeć na płycie JJ Band, czyli Jacka Jagusia grupy. Naprawdę dziewczyny pięknie śpiewają. I właśnie Krzysztof Jerzy Krawczyk z KGB mają takie widowisko, które nazywa się Mira po obu brzegach tęczy. Liczę, że to Rzeszowa ze swoim widowiskiem też dotrą, bo to jest taki multimedialny spektakl, gdzie są i obrazy, i muzyka, i przede wszystkim piosenki, i to wspomnienie o Mirze Kubasińskiej. Myślę, że ktoś się zainteresuje i oni dotrą do Rzeszowa. Oczywiście nie w takiej sali jak nasza, a większej, ale takie sale
w Rzeszowie mamy i myślę, że warto będzie na taki spektakl się wybrać. No tutaj mam tak ładnie napisane skład zespołu, postaram się teraz żadnego nazwiska nie przekręcić. Zacznę od człowieka, który jest współzałożycielem i współliderem zespołu. Zbigniew Nikodemski, który gra na instrumentach klawiszowych. To od razu widać po długości, kto tu jest ważniejszy, ty czy ja. A tu zdecydowanie dłuższe brawa, dlatego mówię. Wychodzi zespół teraz, a ja się cieszę z tych, co dostałem. Kuba Niedziałek, gitary. Nauczyciel z domu Święto, urodziny swojej córeczki. A on jest tu. Łukasz Jabłoński, również gitary. Dariusz Bełdowski, gitara basowa. Gerard, klawę, perkusja. On się schowa za plecy. No i teraz gwiazdeczka, Justyna Panfilewicz, która będzie nam dzisiaj śpiewać. Nagroda na tegorocznym festiwalu w Opolu w koncercie debiuty. Jeszcze raz brawa, gratulujemy. Fajkowa dziewczyna, gminna Józefacy. No i jednego człowieka brakuje teraz. Kogo nam tu brakuje? Krzysztofa Jerzego Krawczyka. Śpiew gitara. Zapraszam cię wszystkich. Witaj. Pokazuję ci ten złoty mikrofon już teraz. Jeśli coś nie powiedziałem, on wszystko uzupełni. Życzę Państwu samych miłych wrażeń i niezawodności sprzętu i nie grają. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj razem z Wami w sercu polskiego bluesa u Tadeusza Nalepy. Serdecznie witam.
dzięki. Kolejny utworem, to będzie wszystko pełniejszy kawałek, nostalgia. Każdy ma swoją nostalgię. Thank you.
jest nostalgicznie, ale nie chcemy słyszeć takiej troszeczkę relacji, refleksji nad czasem, który przemija, który zawsze jest o krok przed nami. Czas się mija.